W dzisiejszym odcinku ja, Mięta, pokażę wam modyfikację, która jest wręcz nie z tej planety. Nowy Galactic Craft? No może. Jeśli chcecie to zobaczyć, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał w tym momencie. Zrobione? No to lecimy z odcinkiem! Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w kolejnym odcinku naszej serii, gdzie testujemy modyfikacje. Dzisiaj, tak jak mówiłem kochani, zajmiemy się czymś na wzór Galactic Crafta. Mod się nazywa Beyond Earth, co oznacza ogólnie, że jesteśmy gdzieś poza Ziemią, czyli kosmos, tak? Jak jesteśmy poza Ziemią, no to jesteśmy w kosmosie, tak? Dobrze myślę? Nie wiem, czy dobrze myślę, Boże Święty, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę. Pomóżcie mi! Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, pamiętajcie, każda łapka w górę liczy się dzisiaj podwójnie. Tak, nie, co? Zostawcie łapkę w górę, bo będzie ogórek. Czekaj, co? Nie wiem, co ja gadam, po prostu zostawcie łapkę w górę. Ja mam niedobór łapek w górę, ja przez miesiąc prawie nie nagrywałem. Dobra kochani, przechodzimy już w takim razie, myślę, do naszej modyfikacji, czyli modyfikacji Beyond Earth. Jest ona dostępna na wersję 1.18 Deva, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie ją pobrać z linku w opisie. Pierwsza linijka. Co my tutaj mamy, kochani? Pierwszy blok, który musimy na pewno wam przedstawić, żeby w ogóle zacząć z tym modem, no to jest blok stacji roboczej, który prezentuje się w oto taki sposób. W środeczku wygląda on tak, jak widzicie, ja już sobie tutaj pozwoliłem ułożyć rakietę. Tier 1, czyli poziom pierwszy, taka podstawowa rakieta, którą możemy sobie dolecieć na Księżyc. No bo czemu by nie? Na Księżyc możemy sobie nią dolecieć. Do jej wytworzenia potrzebujemy tutaj compressed steel, czyli skompresowaną stal. Jakby ten stożek na rakiecie, rozumiecie? Taki nosek, nie? Taki tyci. Pamiętajcie, dobrze, że nie kalafior. Potrzebujemy tutaj takie płaty, czy jak to nazwać? Takie stery. O, stery, dwa karnistry. Tank to jest karnister albo zbiornik. Tak, tank to jest zbiornik, dobrze pamiętałem. No i oczywiście silnik nas wyrzuci w powietrze, nie? To rozumiecie. Więc troszeczkę wam opowiedziałem. Kurczę, Mięta. Jak takie coś skraftować? Już wam pokazuję. Crafting jest, nie powiem, że banalnie prosty, bo banalnie prosty nie jest. Sztabka stali, którą możemy sobie wykopać, ponieważ możemy ją wykopać teraz normalnie. Możemy sobie wykopać stal, co jest oczywiście troszeczkę głupotką, bo stal to w sumie się wyrabia z żelaza, tak? To nie jest oddzielna jakby ruda, tylko... A długo by to tłumaczyć, co to jest. No, stal się wyrabia, tak? To nie jest złoże naturalne. Widzicie? Mięta bawi i uczy. Zostawcie lajka za to. Zostawcie lajka. Co potrzebujemy jeszcze? No, redstone'owa pochodnia, tak jak wam pokazałem, tą skompresowaną stal. Ją się kompresuje w specjalnym kompresorze, który nam pozwala po prostu tego dokonać. Potrzebujemy do niego dwa młoteczki, no i możemy zacząć kompresować. I możemy sobie to wykraftować. Potrzebujemy również sztuł rzemieślniczy i dwie dźwignie. Nie jest to aż tak trudne, powiem wam, do zdobycia, bo stal respi się na podobnych poziomach co żelazo w najnowszym Minecrafcie, więc nie będzie to trudne pozyskanie tego i rzeczywiście jest to takie, można powiedzieć, złoże pospolite i szybko można je wydobyć. Przejdźmy może do bloków. I pierwsze mamy solar panel, czyli bateria słoneczna, mówiąc tak kolokwialnie, tak bardzo wprost. Do jego wyrobu też potrzebne są dwie sztabki stali, dwie płytki żelazne, które kraftuje się za pomocą młotka oraz sztabki żelaza, jeden redstone oraz lazuryt i trzy szkła. Powiem wam, że te craftingi bardzo mi przypominają craftingi z moda, którego znam na wylot, bo grałem na nim bardzo, bardzo dużo, a mianowicie przypomina mi to bardzo Galactic Crafta, dlatego też w czołówce o tym wspomniałem, że bardzo mi przypomina Galactic Crafta, bo rzeczywiście do Galactic Crafta podobny ten mod bardzo, bardzo jest. I nawet jeżeli zobaczycie sobie na CurseForge, gdzie mod jest opublikowany, twórcy tego moda podali jako inspirację właśnie Galactic Crafta. Coal Generator. Co to nam robi? Kochani, to nam tworzy jakby energię. Energię z węgla. Bo możemy taką też również na Księżycu sobie pozyskiwać, ponieważ węgiel na Księżycu również będzie występował. Do tego potrzebujemy dwóch płytek takich żelaznych, trochę sztabek żelaznych, pieca oraz sproszykowanego redstone'a. Nie jest to również trudne. Następną sprawą mamy kompresor. To, co już wam pokazywałem, czyli służy on do kompresowania stali, żebyśmy mogli wytworzyć z niej rakietę. No i ten crafting już widzieliście, więc nie będę go tutaj wam omawiał. Przejdziemy sobie do następnego, czyli fuel raffinery, czyli rafineria paliwa, rafineria ropy właściwie powinna tutaj być, więc powinno być to oil raffinery, a nie fuel, bo fuel to jest już przetworzona ropa, czyli paliwo, jednym słowem benzyna, bądź nie wiem, nafta. Jego crafting również jest dosyć zbliżony do poprzedniego, mamy w środku piecyk, sproszkowany redstone, dwa wiaderka, kolejne sztabki stali i jedną sztabkę żelaza. W taki sposób sobie craftujemy nasz fuel raffinery, czyli rafinerię
ropy. Następną sprawą mamy Oxygen Bubble Distributor. Perfect English, mięta, dziękuję. No Perfect English, jesteś geniuszem po prostu, nie no, chłopie, jesteś najlepszy w to. Oxygen Bubble Distributor, czyli jakby tworzy nam tą bańkę powietrzną, którą musimy mieć w bazie na każdej planecie, którą aktualnie mamy w modyfikacji dostępną. Tworzy go się, uwaga, uwaga, z Oxygen Loadera oraz takiego oto wiatraczka. Nie jest on jakiś drogi, również potrzebujemy 4 sztabki stali oraz sztabkę żelaza. Do Oxygen Loadera, czyli jakby naszego takiego urządzenia, które będzie nam tankowało tlen do naszych butli tlenowych, które będziemy mieli na plecach, tworzy się w taki sposób. Potrzebujemy jednej butli tlenowej, 4 sztabek żelaza, jednego pieca oraz 3 listków, czy jak to nazwać tam, płytek żelaznych. Następną sprawą, właściwie ostatnią z bloczków, mamy water pump, czyli po prostu pompę do wody. Tworzymy ją z 3 sztabek stali, 2 płytek żelaznych, jednego wiaderka oraz leja. Jeżeli chcecie jakieś większe informacje na temat tego, co z czego jest kraftowane, możecie sobie zainstalować modyfikację, która się nazywa Just Enough. Item w skrócie JEI. Możecie sobie tam zbindować jaki tylko przycisk chcecie. Będziecie mogli podglądać sobie craftingi po prostu tych rzeczy. Jeżeli nie będziecie chcieli wyszukiwać tego w internecie i szukać tam jakichś screenów, jak co skraftować, no to polecam wam rzeczywiście modyfikację Just Enough Item, gdzie możecie sobie to po prostu podejrzeć. Dobra, kochani, przechodzimy do następnych rzeczy. Jakimi są te skafandry, które was na pewno już przykuły na samym początku i pewnie chcielibyście je zobaczyć. A więc teraz po prostu je zobaczycie i ja je wam omówię. Weźmy sobie je, ubierzmy sobie je, pokażę wam, jak w nich wyglądamy. O, jak widzicie, już nam się pojawił tlen nasz, czyli oxygen. Jak widzicie, nie zużywa się na planecie, gdzie ten tlen jest, po prostu, jakby się wyłącza. Jeżeli byśmy byli teraz w tym momencie na przykład na Księżycu, na Marsie, no to tlen by się nam już w tym momencie używał, z racji, że są już to zatankowany jakby spacesuit, czyli właśnie ten, zobaczmy sobie ich crafting. Oxygen mask wygląda w ten sposób, potrzebujemy jednego szkła, żelaznego hełmu oraz 4 płytek żelaza. Nie jest za bardzo trudne, natomiast spacesuit, no tu już się zaczyna troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Potrzebujemy 2 butli tlenowych, jednego oxygen gear, czyli jakby tego takiego ustnika, go się kraftuje w taki sposób. Potrzebujemy żelazny patyczek, 2 płytki żelazne, bryłki żelaza oraz oczywiście sztabkę stali. Do całego craftingu, jak widzicie, potrzebujemy 2 płytek żelaza, jednej sztabki stali, 2 butli tlenowych, tego jakby ustnika, no i 2 wełen. Następną sprawą są spodnie, one już są tańsze. Proszę, tutaj mamy 4 płytki żelaza oraz 3 wełny. No a buciki, wygląda crafting w taki sposób. 2 płytki żelaza, 2 wełny, tradycyjny sposób i mamy je ubrane. To jest nasz zwykły skafander kosmiczny. Odłóżmy go sobie na razie, ubierzmy sobie tego i zobaczmy, co on nam oferuje. Oferuje nam dokładnie praktycznie to samo, tylko jak widzicie, go możemy tylko i wyłącznie ulepszyć. Czyli to jest podstawowy i ulepszamy do netherytowego. Nie różni się niczym, po prostu musimy go ulepszyć sobie w stole kowalskim, a później już go na przykład możemy sobie jeszcze zaklnąć, więc jak najbardziej. Myślę, że to by się opłacało, żeby zrobić sobie taki netherytowy. On wygląda tak, powiem wam, bardzo futurystycznie, tak nowocześnie. W tym sobie polecimy, ale to za chwilkę. Odłóżmy go na naszego stojaczka i lecimy do następnych, kochani, rzeczy. Dobra, kochani, jesteśmy, jak już widzicie, przy naszych rakietach i wam zaraz je pokażę, jak je wykraftować. Omówię je troszeczkę, czym się troszeczkę różnią. Poza tym, że wyglądem, no to też zasięgiem, jakby to powiedzieć. Pierwsza z nich mamy pierwszy, czyli jakby ten nasz podstawowa rakieta, którą możemy dolecieć na Księżyc. Jej crafting wam już pokazywałem, więc nie będę go omawiał. Prezentuje się on w taki sposób. Mamy tutaj 2 oczywiście zbiorniki, silnik, stery, kadłub oraz ten czubek rakiety. O, w środku prezentuje się ona w taki sposób. Klikając spację możemy wylecieć w kosmos, ale na razie się jeszcze w kosmos nie wybieramy. Klikając shift i klikając na to prawym przyciskiem myszy możemy otworzyć miejsce, gdzie można zatankować. Tu wkładamy po prostu wiaderko już z paliwem i jedno wiaderko starczy nam na zatankowanie tego w całości. Tutaj, jak widzicie, miałem już przygotowaną rafinerię. Mamy tutaj olej, czyli tą ropę, którą sobie tutaj również wsadzamy tutaj wiaderko z ropą, a tutaj otrzymujemy paliwo. I tutaj możemy sobie wrzucić wiaderko, którym po prostu to paliwo zbierzemy. Na czubku mamy zasilanie. Jedno z najlepszych, powiem wam, bo najbardziej wydajniejsze. To drugie, które wam pokazywałem, czyli jakby na węgiel, czyli takie spalinowe troszeczkę. Za wydajne nie jest. Polecam wam bardziej rzeczywiście korzystać sobie z tego na baterie słoneczne. Tak jak mówiłem, to jest podstawowa rakieta. Nią możemy sobie dolecieć na
księżyc. Następnym mamy rakietę drugiego tieru, ten drugi poziom. Ją się kraftuje w taki sposób, już ze skompresowanego deszu. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na język polski, więc po prostu będę mówił na to deszcz. Tanki pewnie się dokładnie w taki sam sposób kraftuje, co te zwykłe, żelazne, czy bardziej stalowe. Potrzebujemy do jej craftingu dwa wiadra nawet. Tak samo potrzebujemy tego czubka rakiety. I tak wygląda jej crafting. Nią już możemy dolecieć sobie na Marsa i chyba na, z tego co wiem, księżyc Marsa? Jeżeli Mars księżyc ma, nie jestem pewien. Nie zabijajcie mnie za to, nie pamiętam, naprawdę! Następną rakietą jest rakieta. Następną rakietą jest rakieta. Następną rakietą jest rakieta. I nią już praktycznie możemy na kolejne planety Układu naszego Słonecznego dolecieć. Jednak nie na wszystkie. Żeby dolecieć rzeczywiście na każdą jedną, no to potrzebna jest nam rakieta tieru czwartego. Zobaczmy sobie tier trzeci, jak wygląda jej crafting. Potrzebujemy skompresowanego ostrum. Crafting wygląda bardzo podobnie co do tieru drugiego, tylko oczywiście mamy wszystko z tego całego ostrum. Tier czwarty crafting wygląda w taki sposób i mamy go już ze skompresowanego kalorytu? Kalorytu chyba. Crafting również wygląda tak samo jak w przypadku tieru drugiego. Tyle, że mamy tutaj oczywiście zamiast rzeczy z tieru drugiego, mamy tutaj rzeczy z tieru czwartego, czyli kaloryt. Ostatnią rzeczą, którą mogę wam pokazać jako pojazd, jest to oczywiście łazik marsjański, czyli taki pojazd bardzo księżycowy. Mega mi się podobają te tekstury w tym modzie, bo naprawdę są, powiem wam, o niebo lepsze, o niebo wyżej, o 3-4 poziomy wyżej niż to, co mieliśmy w Galactic Crafcie. Zobaczmy sobie, jak tym się jeździ. Jeździ się tym dosyć prosto. Kierujemy tym, jakbyśmy jechali na przykład łódką pojeźdźmy sobie. O, kurczę, ale tym się fajnie jeździ. Dobra, mega tym się jeździ. O rany. O, gdzie ja wjechałem? Dobra, to nie będę tak jeździł. Zbiera się tym oczywiście, przytrzymując shift i używając lewego przycisku myszy. Zapamiętajcie to sobie, bo to, kochani, bardzo, bardzo ważna sprawa. Odłóżmy sobie go tam. O, odłożony. Dobra, my się ubieramy w skafander, bierzemy nasze bloki i pokażę wam, co robi się na księżycu. Boże, jak pięknie wyglądają te wszystkie, nie wiem, widżety, ta nasza cała oprawa tego startu. Klikamy spację i lecimy w górę, zobaczymy, patrzcie, tam się pali jakiś zombiak, nawet nie wiedziałem. Lecimy, 3, 2, 1 i rakieta poszła, kochani, jak my lecimy, jak my lecimy. Wy to widzicie? Patrzcie, zobaczcie, ja tam macham do was. Aha, macham do was, patrzcie, widzicie mnie? Widzicie mnie. Dobra, będziemy musieli zrobić sobie tam parę podstawowych rzeczy. Wylatujemy w kosmos i co? Widzimy się na księżycu! A więc, kochani, jak widzicie, jesteśmy już w takiej mapie naszej podróży. Możemy sobie lecieć na Proxima Centauri lub my sobie polecimy w nasz Układ Słoneczny. Jak widzicie, mamy tutaj do wyboru na razie tylko Ziemię, ponieważ jeżeli klikniemy Ziemię, możemy sobie polecieć na ziemską orbitę, na orbitę Księżyca, na sam Księżyc oraz na stację kosmiczną. Na ziemską stację kosmiczną oraz stację kosmiczną Księżyca. Ale polecimy sobie na razie na sam Księżyc i tam wam zaprezentuję rzeczy, jakich podstawowo używać. Jak widzicie, lądujemy. Musimy trzymać spację. Pamiętajcie o tym, jeżeli już będziecie lądować na jakiejś planecie, czy tak jak ja, na Księżycu musicie trzymać cały czas spację, ponieważ spacja wyhamowuje nam i pozwala nam bezpiecznie wylądować. Jeżeli nie będziemy trzymać, to jak widzicie, będziemy lecieć bardzo, bardzo szybko, a tego nie chcemy, więc możemy to oczywiście robić w jakimś kontrolowanym w miarę stanie. O, patrzcie, tam zaraz wam też pokażę coś ciekawego, ponieważ tu się generują również wioski, tak? Kochani, tu się generują również wioski i możemy sobie do tych wiosek zaraz pójść. Zaraz sobie pójdziemy, ale na sam początek pokażę wam, jak wybudować. O, jesteśmy, kochani, na Księżycu. Jak widzicie, tam mamy naszą Ziemię, tam jest nasze Słoneczko. Ja sobie pozwólcie, że zbiorę naszą. Jak widzicie, nie ma grawitacji, możemy sobie skakać. O, troszeczkę to boli, skakanie takie. Zróbmy sobie na sam początek tutaj może takie coś. Postawmy sobie tutaj pompy, a może jedną. Weźmy sobie to kilofem, wykopmy ładnie. Postawmy tutaj pyk, pyk. I teraz patrzcie, tutaj potrzebujemy sobie postawić panel słoneczny. Już, jak widzicie, nasza pompa tutaj pompuje, a na górę stawiamy sobie Oxygen Bubble Distributor i myślę, że to sobie właśnie tutaj postawimy, ponieważ zrobi nam to ten bąbelek powietrzny, który będziemy mogli sobie tutaj zaraz zobaczyć. Ale teraz powiecie, no kurczę, mięta, tego tutaj nie widać. Jak my mam to zrobić, żeby to było widać? Nie wiemy, czy tu jest powietrze, czy nie ma. Otóż to już wam pokazuję, jak to zrobić. Tutaj musimy sobie kliknąć po prostu show. Jak widzicie, widzimy to jak w prawdziwym Galactic Crafcie. No tam to było bardziej dopracowane, bo to była rzeczywiście taka kopuła. Tutaj natomiast mamy bardziej sześcian. Możemy sobie wielkość tego sześcianu ustawić aż do 31 kratek. Zobaczcie, tak wygląda na poziomie 32 kratek i tutaj mamy. Ja sobie to zmniejszę trochę. Ja nie chcę mieć tak dużo, ja chcę mieć to mniejsze. 7 na 7. No i żeby to nam działało, również musimy sobie tutaj do tego dostawić nasz generator. I jak widzicie, zaraz nam będzie tutaj wydzielało
już len, więc w sumie możemy już zdjąć tutaj maskę i jak widzicie nic nas kompletnie nie bije. Robicie sobie nieskończone źródełko, podłączacie to wszystko, jest to naprawdę banalnie proste. Macie swoją bazę na księżycu. Co my tutaj mamy? Powiecie, co to jest za szklana kopuła? Co to ma być? Już wam pokazuję, kochani, co to ma być, bo to jest wioska. Tak, kochani, to jest... Au, to jest wioska i mamy tutaj naszych ufolutków. Patrzcie, jakie one mają łby. Super, macie, co ty jesteś? Librarian, super. Jesteś tym. Ty jesteś barani łeb. Sheep head, hair. A Boże, head przeczytałem. Nie, dobra, to ty jesteś barani strzygacz czy coś. Zobaczcie, jak to epicko tu wygląda. Jak oni to mają wszystko porobione. Możemy sobie to wziąć od nich. Nie wiem, gdzie to zwiało. Jakby uciekło sobie gdzieś. Ja nie wiem, gdzie. Ja nie wiem, gdzie to uciekło, dobra? Zobaczmy sobie, co oni tu jeszcze mają. Kurczę, tu można podobno znaleźć takie fajne luty. O, tutaj coś mamy. O, patrzcie, diamenty mamy. Mamy jakieś szmaragdy. Mamy właśnie sztabki stali. No, fajne rzeczy tu naprawdę można sobie rzeczywiście znaleźć. Tutaj raczej nic nie znajdziemy. Poza tym, że są to dosyć drogie łupy. O, panie, patrz ile tego jest. No, można się obłowić. Można sobie wziąć tu łóżko, się przespać. Tutaj też mamy jakieś diamenciory. Nie będę tego zbierał, bo mi się nie chce. Tu mam jakąś w ogóle energię czy coś. Powiem wam, to nie jest sama energia, to jest po prostu blok dekoracyjny, który możemy sobie tutaj z tego zdobyć. O, kowadełko, też dosyć fajny łupek. O, proszę, to my tutaj mamy koblarkę zrobioną. Kurde, no to powiem wam też fajny łup z tego by tutaj był. Więc tak się prezentują, kochani, wioski. Oczywiście poza wioskami mamy również kreatury, które chcą nas zeżrać. Ale z racji, że mięta jest lamą, to włączył sobie tryb pokojowy i ich tutaj nie zobaczymy. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć i zagrać rzeczywiście na tej modyfikacji, która się nazywa Beyond Earth, zapraszam bardzo serdecznie do tego. Pobierajcie, bo jest naprawdę superancka, jest naprawdę genialna, jest zrobiona mega dobrze i myślę, jeżeli będą twórcy ją rozwijać, to pobiją, myślę, popularnością na nowym Minecrafcie Galactic Crafta, bo to naprawdę jest obiecujące. Dobra, kochani, my zmykamy już do naszego świata. Pyk, pyk, pyk. Kładziemy naszą rakietę. No i co? Więc możemy stąd wylatywać, więc lecimy już do domku. 4, 3, 2, 1. I lecimy, kochani, na ziemię. Tak! Zobaczcie, jak to epicko wygląda. Naprawdę dobrze odwzorowali ten księżyc, jakby... No, czuję się, jakbym grał na Galactic Crafcie, powiem wam. Bardzo duży plus jest tego, że ten mod jest nieco prostszy, więc osoby nie lubiące zbytnio technicznych modów również mogą się tutaj połapać. Powiem wam, że Galactic Craft to był jedyny techniczny mod, który ogarniałem w 90 co najmniej procentach. No to lecimy sobie oczywiście na naszą ziemię. I lecimy, musimy to zrobić oczywiście tak samo. O kurczę, chyba nam coś wybuchnie. Ale będzie boom. Dobra, kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję również, że wszystko wam fajnie wytłumaczyłem, chociażby podstawy tego moda i zachęciłem was do jego pobrania, bo jest naprawdę genialny. Subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się i bye bye!